Dzisiaj przed godziną 14 na drodze krajowej K27 odcinek Nowogród Zielona Góra doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego, gdzie zginął kierowca. Wstępnie z tego, co myśmy tu ustalili na miejscu zdarzenia, wyglądało to w ten sposób, że kierowca samochodu osobowego, który jechał w kierunku Zielonej Góry, stracił panowanie nad tym pojazdem, wpadł w poślizg, samochód obróciło i niestety doszło do bocznego zderzenia z jadącą w kierunku Nowogrodu Bobrzeńskiego ciężarówką. W wyniku tego zderzenia właśnie kierowca, który prowadził samochód Renault Laguna, zginął na miejscu.